Siema, tutaj Waldy. Dzisiaj bez zbędnego wstępu wprowadzę Was w jakże baśniowy, cukierkowy i kolorowy świat gry pod uroczym tytułem Nightmare Creatures 2. Pewnie większość z Was myśli sobie teraz... Co to k***a jest? No cóż... O, super, mamy menu. Zobaczmy co w opcjach. W opcjach nic ciekawego. Terapia. To nam się może przydać później. No to zaczynamy. Facet cierpi chyba od stresu pourazowego. Trochę przypomina mi Merlina Mansona, więc na potrzeby tego filmu nazwijmy go sobie Manson. Trzeba otworzyć drzwi. Co tu się robi? Pewnie na krzyżyk. No jak? Bombowe powitanie? Nie powiem. O, fatality. Finish him. O. Fatality. Sprawdźmy, co jest w drugiej celi. Jakiś artefakt. Pewno trujący. Ogień mi nic nie robi. Zajebiście. Zajebiście. Siema, zostałem Jolkę. Najwidoczniej. No, podejdź trochę bliżej. Dobra, lecimy dalej. Graficznie gra już dzisiaj nie zachwyca, aczkolwiek wtedy... PSX Master Race. Zobaczymy, co jest w tych skrzyniach. O, trochę krwi. Żyroskop. O, jest kolejny piękniś. O, drugie. Łe, jest dwóch. Ciebie nie potraktujemy tym. Poczekamy na kogoś większego. A najlepsza taktyka na walkę to... Doskocz! Przypieprz, odskocz! Dobra, tu nie ma nic. Nope. O, tu coś jest, no przecież. Kulturalny wjazd przez okno. Teraz trochę krwi dla Mansona. No to co, idziemy na górę. Fajnie, przecinek do metalu. O, gość całkiem stracił głowę. Save point chyba. Tak jest. Pełna kultura. O, ktoś bierze prysznic. Ciebie zatrujemy lekko. Rozumiem. Chyba nie przeżyję za długo. O. No, na niego ten trik
najwidoczniej nie zadziała. Okej, pierwszy zgon. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. Zamknij mordę. No już ku... Ale nie jest rymianą. Idąc ciemną doliną, z siekierą w łapie, zła się nie ulęknę, zło się mnie ulęknie, a zło się czai już tutaj, za tymi oto drzwiami, które otworzę jak kulturalny młody człowiek. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Oprócz... Tak myślałem. Pyk. Dobra, trzeba się trochę rozejrzeć. Może coś tutaj znajdziemy. O, jakiś ładny kotek. Dwa kotki. Idziemy dalej. Jeps. Ciekawe, co mi teraz zrobisz. Pyk. W tę grę naprawdę można się wciągnąć. Najlepiej ją sobie włączyć, jak mamy jakiś strasznie kiepski dzień. Znowu ty. Był problem? Nie ma problemu. Dobrze, widzicie, że akcja tej gry jakoś szczególnie się nie zmienia. Łazisz z siekierą, rozpierdzielasz potwory. W sumie, co tu jeszcze więcej opowiadać? O, to było całkiem spoko. No w sumie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Jeżeli tak, to możecie napisać w komentarzach, co dokładnie wam się podobało, albo też, co by się wam mogło spodobać, jaka nowa gra. Nowa gra. Przecież ja w stare gówna gram. I w takim razie życzę wam, żebyście nie tracili głowy. Nara.